Dobra, czyli jesteśmy teraz w pojedynku Brak Teamu versus Deadmau5, czyli to, co się miało nie odbyć, jednak się odbywa, więc to mecz o trzecie miejsce. Mamy teraz podgląd aktualnie na drużynę Brak Teamu, więc w tym momencie te 54 wyjeżdżają sobie na środek tej mapki, no i zobaczymy, jak się to rozstrzygnie. Przepraszam Was za całą tą sytuację i troszkę zamieszanie, ale sam się teraz postaram w tym wszystkim odnaleźć. Dobra, Brak Team w każdym razie wjeżdża teraz na środek, podjeżdżają dosyć ofensywnie. Natomiast chłopaki z Deadmau5 po zewnętrznej będą zajmować jednak latarnie. Więc dosyć spokojne rozegranie. Sekundkę, sobie przerzucę na chwileczkę kamerę. Przepraszam Was za chwilę zerwania połączenia. Przepraszam. Już się zaczyna. Dobra, więc w tym momencie widzimy, jak chłopaki objeżdżają całą latarnię. Tempie człowieczkiej z T37 i dojeżdżającym RU będą za chwilę wyjeżdżali. Tutaj Best Driver z Brak Teamu jeszcze nie wie do końca, co się dzieje. I w tym momencie właśnie wyjeżdżają. Wielki chlop właśnie w tym momencie chyba wyspotował przeciwników. Best Driver tutaj już jest za skałkami, więc mamy tutaj bardzo ładny przejazd, ale wszyscy są wystawieni. To jest bardzo zła sytuacja poniekąd dla chłopaków z Deadmau5. Więc zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Na razie cały czas strzelają, jest wymiana 54 na 54. W tym momencie ginia Kloin na 54, więc tutaj Deadmau5 jest w małych opałach, 2-1. Brak Teamu ma przewagę. Teraz Best Driver właśnie zjeżdża z Kedawolem. Będą próbowali tutaj racinać Miecia, ratować. Mieciu, kiełbasa, Jezus Maria, dostaje bardziej od swoich niż od przeciwników. W tym momencie powinien chyba Kocisz zginąć, ale nie został staranowany, jednak mu się udało uciec. Tutaj widzimy cały czas sytuacja w miarę bliska, 3-2, więc jeszcze nie jest to pewne zwycięstwo. Tutaj widzimy, jak oba zespoły się cały czas oklepują. Mamy tutaj T37, która za chwilę też padnie, więc czwóreczka również, przepraszam, to było RU, które padło, więc został jeszcze tylko jedno T54 i chłopaki z Brak Teamu w tym momencie wygrywają. Bardzo ładne rozegranie, no mieli tutaj bardzo pechowy wyjazd chłopaki z Deadmau5. Nie poskładało się chyba zagrywka techniczna, taktyczna, przepraszam, z ich strony, ponieważ wyjechali tutaj pod tutaj przygotowane lufy przeciwników, byli na otwartym terenie, no i chłopaki z Brak Teamu bardzo ładnie, bardzo skrzętnie to wykorzystali. No, tylko im gratulować troszkę też szczęścia, jakby nie patrzeć. Tutaj mamy teraz podgląd na damage, który został zadany. Kat zadał ponad 2000, więc bardzo, bardzo ładny wynik, biorąc pod uwagę pojedynek 7-7. 1300 Kowalczyka, Best Driver 1200 również Dawiden, więc bardzo, bardzo dużo damage'u zadane. Po przeciwnej stronie troszkę gorzej się to rozłożyło. Kocisz i Ptoreda po 1200, natomiast reszta już tylko po jednym czy dwóch strzałach. Kolejne starcie między zespołem Brak Teamu versus Deadmau5. Ciekawe, jak teraz się to potoczy. Brak Teamu, przypominam, jesteśmy w tym zespole w tym momencie. Więc te 54, jedna też jest K7, natomiast po przeciwnej stronie mamy ze strony Deadmau5 ciekawe rozegranie. Typek 59, AMX 1390. No i te 54, a co ciekawe również, MT25. Więc no, bardzo, bardzo intrygujący skład, jakby nie patrzeć. Zobaczymy, jak teraz chłopaki to rozegrają. Co teraz ekipa Best Drivera wykona? Te 54 chyba dalej będą jechały na tą górkę. Nic się raczej tutaj nie powinno zmienić. Zobaczymy, jak to z kolei Deadmau5 rozegra. Czy dalej będzie po zewnętrznej starał się? Jednak nie. Deadmau5 w tym momencie, jak widzimy na minimapce, będzie jednak próbował wjechać po długiej. Ścinają na właśnie kolumnie 1-2 swoimi czołgami przejazd. Zobaczymy tutaj, co się stanie z MT, które wyjechało na spota samotnie. Jeśli 54 go znajdą, to dosyć szybko powinny go wystrzelić, ale w tym momencie już właśnie ekipa z Deadmau5 wyjechała na górkę. Przerzućmy się na nich i zobaczymy, czy zaskoczą tym swoim zagraniem przeciwnika.
No tutaj widzę, że na spokojnie będą jednak nie ryzykowali wyspotowania za szybko. Będą starali się delikatnie dać znać, co się dzieje, więc... Przepraszam was, mieliśmy tutaj problem techniczny, już w tym momencie obraz wrócił. Tylko, że niestety, no standardowo będzie musiał tutaj odczekać 7 minut, wybaczcie mi to. Więc co, lecimy dalej. Tutaj w tym momencie wyjeżdżają chłopaki na siebie, więc Deadmau5 zaryzykował i będzie jeszcze raz atakował. Mieć w tym momencie jest na pierwszy ogień wzięty, więc wygląda to dosyć nieciekawie. Ale jednak pierwszy pól zginął, Miecie dopiero w tym momencie, więc tutaj chłopaki z Brak Teamu bardzo ładnie się zachowali. Chociaż w tym momencie też został zniszczony, więc wygląda to cały czas bardzo dobrze, no jeśli chodzi o zespół Brak Teamu. Przepraszam, jeśli chodzi o zespół Deadmau5, w tym momencie się bardzo mocno tutaj sytuacja zagrzewa. Mister Kowalczyk w tym momencie jest chyba sfokusowany, ale Super Mario w tym momencie musiał ulec. Będzie tutaj MT25 jest jako ostatnie, więc co? Sytuacja się rozstrzygnęła w ten sposób, że Best Driver ze swoją ekipą wygrał jednak po raz kolejny i jest 2 do 0. No tutaj mamy podgląd na zespoły, te 54 bardzo ładnie się zachowały, bardzo ładnie jest rozłożony damage. Mamy jedną tylko T54, Mieciu, który stał najbardziej po zewnętrznej, oberwał najmocniej, jednak tutaj pozostałe jednak maszyny sobie poradziły i wygląda to bardzo, bardzo ładnie ze strony chłopaków właśnie ekipy Brak Teamu. Chłopaki bardzo mocno ryzykują, na razie to się im nie opłaciło, no ale nie wiem, może w tym jest szaleństwo jakaś metoda. Deadmau5 po raz kolejny wybiera 593 Amixa 1393, T54, 1 MT25, po przeciwnej stronie ekipa Brak Teamu to jest 554 oraz 1 T37, zapraszam do kolejnego starcia już za kilkanaście sekund. No teraz też czekam na informacje od naszego szanownego kolegi Maziego, jaki to jest system, bo nie wiem, czy to jest Best of 3 czy Best of 5 właśnie tutaj rozgrywany. No ale nic, jak dostanę, to na pewno przekażę. W tym momencie w każdym razie zaczęła się walka. Te 54 pojeżdżają od razu na środek, widzę, że ekipa Deadmau5 również będzie tak samo wyjeżdżała. Zobaczymy, co tym razem zaprezentują chłopaki z Brak Teamu. Na razie są dosyć pewni, 2-0 prowadzą w bardzo ładnym stylu. No i widzimy, że tutaj chyba Deadmau5 znowu ten swój manewr za latarnią będzie próbował. Jednak w tym momencie chłopaki z Brak Teamu wyjeżdżają na środek, więc będą spotowali, będą mogli po raz kolejny troszkę chyba sobie postrzelać, jednak nie zdążyli. Mieciu tutaj będzie może jednak próbował typa 59, który został nieopatrznie na końcówce. I tutaj już pierwszy hit został przyjęty, więc pool ma 200 punktów wytrzymałości, już mniej. No to ciekawe, tutaj kleszczy raczej nie będzie, jeśli tylko się pojawią chłopaki z Deadmau5a, to raczej chyba 59 pójdzie na ruszt, no ale dajmy szansę, zobaczymy. No tutaj jednak Best Driver będzie próbował chyba jechać na ekipę, tutaj nastąpi fokus zespołu Brak Teamu. No tutaj, nie, wow, Best Driver, co ty robisz, chłopie? Jezus Maria, 760! Jaki szalony wyjazd, no chłop, kto cię uczył? Jednak Suras tutaj MT25 obrywa bardzo ładnie. Z kolei teraz Koczyś jest sfokusowany i będzie ginął. No i to jest coś niesamowitego, nie wiem, że Best Driver wyjechał jak szalony, to jednak chłopaki z Brak Teamu wygrywają po raz kolejny. I w tym momencie dopiero Best Driver padł, mimo że oberwał salwą za 700 na wyjeździe, więc no tutaj zostało już tylko 3 czołgi, 3 ósemeczki. Tutaj Ciemny będzie właśnie chyba rozwalony, tak zgadza się MX, jego został sfokusowany. Teraz T54, czy zostało 300 hapsów, 66 hapsów. Tutaj jest na jednego hita, no już nawet nie bawił fokusowanie. To już jest po prostu granie na luźną amerykankę. I w tym momencie jest trzecie zwycięstwo. Trzecie zwycięstwo zespołu Brak Teamu. No, rozjazd straszny. Rozjazd straszny, nie wiadomo nawet, co tu dopowiedzieć. Więc pytanie o Best of 5 czy Best of 3 w tym momencie mija się
Driver nie zdał 14 razy prawka. No, ten wyjazd to było coś niesamowitego. Dobrze, że mamy materiał nagrany, to będzie na pewno dobra rozkmina do analizy. I co? System best of five w tym meczu o trzecie miejsce, więc 3-0. Deadmau5 został pokonany, Brak Teamu wygrywa za to trzecie miejsce. Łącznie, jeśli się nie mylę, chyba 14 tysięcy? Tak, 14 tysięcy za trzecie miejsce, za drugie miejsce zespół Lucky Kurakie 17,5 tysiąca sztuk złota. No i 25 tysięcy sztuk złota trafia dla ekipy Super Pazi. No więc co, serdeczne gratulacje. Tutaj mamy nawet na czacie. Więc na dzisiaj będziemy kończyć tą transmisję. Jeszcze raz szybki podgląd na to, jak wygląda drabinka. I szybkie przypomnienie tego, co się działo. Zapraszam Was tutaj. O, już działa. Więc tak. Po raz kolejny. Super Pazie. Ekipa Kopczenki wygrała. Dzisiejsze Złoto dla Zuchwałych edycja 149. Drugie miejsce. Lucky Kuraki. Trzecie miejsce. Ekipa Brak Teamu. Przypominam też taką ciekawostkę, którą dostałem od kolegi Maziego. Sekundka. Mazi. Gdzie to mam? A więc tak. W ten piątek, w najbliższy, przepraszam, przejęzyczenie. Wróć. Od nowa. Od przyszłego tygodnia zmienia się system rozgrywania walk w ESL-u. Mianowicie będą troszkę inaczej terminy porozkładane. W piątek, przyszły piątek, czyli dokładnie rzecz ujmując 19 czerwca, będzie rozgrywany Złoto dla Zuchwałych, ale w edycji tak jakby bez tych pięciu najlepszych zespołów, które są w top 8 Złoto dla Zuchwałych. Natomiast w sobotę będą rozgrywki Złoto dla Zuchwałych dla wszystkich zespołów. Więc to będzie takie nowe rozbicie piątek-sobota, rozgrywki 7-7, natomiast Złoty Pluton będzie rozgrywany w środę, czyli dzisiaj. I co? I wkraczają rozgrywki WGL, ponieważ jak wiadomo, dzisiaj mamy kwalifikacje do nich, więc za niedługo będzie tutaj pewnie więcej ciekawostek. I co? Pozostaje jest nam jedynie chyba już tylko czekać na dokładniejsze szczegóły, jeśli chodzi o zespół ESL. Z mojej strony na dzisiaj dziękuję. Postaram się na moim fanpage'u wrzucać Wam wszelkie informacje dotyczące właśnie przyszłych streamów. Postaramy się właśnie przede wszystkim fokusować na rozgrywkach 7x7, ponieważ jest to ta główna, standardowa formuła, na których Wargaming fokusuje się i w których właśnie rozgrywa swoje główne turnieje. No ale zobaczymy właśnie, czy pozostałe też platformy rozgrywek będą Was interesowały. Przypominam po raz kolejny ewentualnie mój fanpage facebook.com/MirekTV. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie tam spokojnie wrzucać i postaram się w miarę możliwości na nie odpowiadać. I co? I serdecznie dziękuję. Za chwilę jeszcze wrócę prawdopodobnie ze streamem. Będę sobie rozgrywał troszkę walk w World of Tanks Generals. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was za chwilę i możemy wspólnie nawet pograć. A jeśli nie, no to dziękuję za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia.